You are listening to magazine komputerowy Trończyć Myszką. www.myszka.org Radio Szczecin. Mamut ze Szczecina, to jest nick czatującego na www.myszka.org, zapraszam do czatowania, napisał: swoją drogą, zamiast uczyć w liceum rysowania w Paincie, mogliby uczyć podstaw obsługi systemów Unixowych. Co na to powie Mariusz? No, ja jestem na profilu z rozszerzoną informatyką, więc tak do końca nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale no, ja nie mam Painta. Mam bazy danych niestety w Accessie, ale to nie jest Paint. Ja ci powiem, że Access Accessem można się baz danych na tym nauczyć. A co do obsługi Painta, jak miałem okres, kiedy pracowałem przy web developerce, Paint jest bardzo dobrym narzędziem do rysowania małych graficzek, gdy potrzebujesz małą, prostą grafikę, tymczasową do rzucenia na stronę, a grafik jest zajęty. Czyli w sumie wszystko ma swoje przeznaczenie, ale teraz tak, poproszę, żeby nasz najmłodszy gość w studiu, pan Mariusz, powiedział, jakie są wymogi pod najnowszą wersję Ubuntu, którą właśnie instaluje pan Michał i tutaj pracowicie palcuje na klawiaturze, na laptopie, który przyniósł do studia. No, takie najmniejsze, no, to jest 512 mega RAM-u, ale jednak do takiej normalnej pracy zaleca się tak około 768, najlepiej 1 GB. Dysku to chyba jest 5 giga? Teraz? Prawdopodobnie dysku to nawet nie wiem, ale no, ciężko znaleźć dzisiaj chyba już komputer, który ma mniej niż 40 giga dysk. To prawda, rzeczywiście, no. To już chyba standard. U siebie ostatnio, jak sprzątałem biurko, znalazłem 200 giga nieużywanego storage'u. Następne wymogi jakie? Procesor? No to taki normalny, myślę, że tak te 2 gigaherce. Nawet mniej powinny działać. Ważne, przede wszystkim trzeba wspomnieć, że do używania Ubuntu nie potrzebujemy obligatoryjnie tych dwóch rdzeni, tak? Gdzie praca pod Windowsem 7 bez dwóch rdzeni zaczyna być irytująca mocno. Ja osobiście wolę określenie, z którym się spotkałem, rozmawiając z deweloperami. Komputer, który został kupiony w ciągu ostatnich 2 lat, w zupełności wystarczy, żeby chodziło na nim Ubuntu. Bo określenie procesor 2 GHz jest mocno mylące, bo ja mam w domu netbooka armowego, w którym jest 800 MHz procesor i to ładnie chodzi. Czyli to są wymogi. Większym problemem na mój gust jest ilość RAM-u. Czyli jednak więcej RAM-u. To w takim razie, czy tego RAM-u nie jest trochę za mało, te 512? Ja sądzę, że teraz już chyba standardem jest, standardem to już chyba 2 giga, szczególnie jeśli chodzi o Windowsy. To tak z 1,5 by się przydało dla tego. No, praca pod siódemką z 2 GB RAM-u to jest tylko dla odważnych. Na dobrą sprawę. No właśnie, nie używałem Windowsa 7. Z mojej perspektywy, jeżeli ktoś ma peceta, RAM do peceta drogi nie jest. Jakiś czas temu kupowałem 0,5 giga SD RAMu na szrocie, kosztowało mnie chyba 30 zł. No to jest rzeczywiście dosyć tanie. Także problemem przy komputerach, które mają jakieś 5 lat, może być bardziej chipset w układzie. Chipset niestety obsługuje tylko 512 mega RAMu, ale to już naprawdę przy starych komputerach. I teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie z czatu dotyczące tej ciągłości i poszczególnych wersji, bo to jest taka dosyć trochę dla mnie zagadkowa sprawa, ponieważ są wersje, które są dłużej supportowane, krócej supportowane. No jeżeli ktoś kiedyś spróbował, a nie miał więcej odwagi, to czasami no, nie był specjalnie zachwycony. No, z supportem w Ubuntu to jest... W Ubuntu nigdy nie będzie wersji takiej rozwijanej ciągle. Jednak założenie jest takie, że co pół roku jest release, ponieważ robimy release, przykładowo, Maverick został wydany 10 października, a 2 tygodnie później zebraliśmy się w Orlando na Ubuntu Developers Summit, gdzie ustalaliśmy, co będzie w następnej wersji Ubuntu. I taki jest model rozwoju w Ubuntu. Zbieramy się, jest wydanie, 2-3 tygodnie później wszyscy deweloperzy się zbierają, jest to otwarty event, każdy może przyjechać, brać udział. Wstęp jest bezpłatny i tu jest ustalane, co będzie zrobione w nowym wydaniu. Przed UDS-em są tworzone blueprinty, które mają określone, co w zasadzie my chcemy zrobić w danym wydaniu. W trakcie UDS-u jest sesja, gdzie deweloperzy
siedzą, dysk przy, w ciągu 40 minut, godziny, różnie, mniej więcej tyle sesje trwają, jest ustalane, co my w zasadzie chcemy zrobić. Są z tego robione notatki, jest na bieżąco, można brać udział w sesji na IRC-u i na IRC-u zadawać pytania. Można także słuchać audio streamowanego w sieci. I po sesji osoba, która prowadziła sesję, ma za zadanie napisać specyfikację, która określa, co jest do zrobienia, oraz stworzyć listę poszczególnych tasków, które są do zrobienia, i później są narzędzia, które pokazują wykres, ile tasków zostało zrobione, ile jest do zrobienia, kto ile tasków ma zrobionych i tak dalej. Są przydatne narzędzie i to jest jeden z powodów, dla których nie będzie takiego ciągłego wydania, tak jak jest w Debianie jest testing. Tutaj jest dosyć bulwersujące stwierdzenie na czacie jednego z naszych czatujących, Szahida. Panie Michale, może pan zacytuje? Ubu się do niczego nie nadaje. Nie wiem, skąd ta opinia. No tym bardziej, że nie jest uzasadniona. Raczej by nam zależało na jakimś uzasadnieniu, dlaczego się nie nadaje. Wcześniej była dyskusja na temat RAM-u. Jeden z czatujących napisał, że jemu 2 giga wystarczy. A co jest w najnowszym Ubuntu, czego nie było do tej pory? Może zacznę od pana Michała, bo znaczy, tak może najpierw posiedział. Dokończymy ten wątek dystrybucji ciągłej. No więc tak, bo to nie powiedzieliśmy, na czym to polega. Tak, Ubuntu jest przygotowywane jako... znaczy jako nowy system przy każdym wydaniu. Nowy system, czyli mam tu na myśli nową płytę, nowy obraz ISO, nowy numerek, co jest dla wielu bardzo ważne, nowa tapeta, też niesamowicie ważne dla wielu. Dyskusje nad tapetą są czasami ciekawe. Tak, bardzo. Ktoś podesłał tapetę, która pierwszą wersję tapety użytej w Mavericku, plik miał coś bodajże 1,5 megabajta. Wersja ostateczna miała chyba poniżej 100 kilobajtów, była mocno obniżona rozdzielczość, szczegóły. Prawdę mówiąc, wyglądała prawie tak samo. Jaki jest plus wydawania systemu w taki sposób, jak jest wydawane Ubuntu? Na pewno to, że co jakiś czas dostarczamy gotowy obraz, który możemy wydać na płycie tłoczonej, który użytkownik może sobie pobrać jako aktualny system ze strony Ubuntu. Obraz ISO, który można zainstalować chociażby na serwerze zdalnie i nie ma tutaj żadnego problemu z dostępem do tej świeżej wersji systemu. Zawsze można pobrać. Tak. Jaki jest problem z ciągłą wersją systemu operacyjnego, tak zwanym rollingiem? Problem jest taki, że instalujemy na przykład system, który został wydany powiedzmy rok czy 2 lata temu i aby doprowadzić go do aktualnej wersji, musimy pobrać kosmiczną ilość danych z jakiegoś tam serwera zdalnego, żeby to był aktualny system. W przypadku domowego użytku, gdzie no dzisiaj standardem mamy tam, każdy cieszy się, że ma 10-megowe łącze w domu, no to nie jest problem, tak? Pół godziny i jesteśmy aktualni. Gorzej, jeżeli tak, nie mamy 10 jeżeli, to jest standard, to w każdym domu, prawda? Tak, jeżeli nie mamy do dyspozycji światło, szybkiego łącza, jeżeli nie mamy do dyspozycji tego łącza jako stałe łącze, na przykład dysponujemy chociażby łączem komórkowym, to zaczyna stanowić problem. Szahid na czacie odpowiedział, testowałem Ubuntu z 4 lata przy 1 giga RAM-u i 1.6 zegarze i jest masę dużo lepszych dystrybucji. To tak tytułem odpowiedzi. No właśnie, tu jest problem, o którym mówił pan Michał, a Mariusz próbował uaktualniać, przeinstalowywać i rzeczywiście te problemy są, nie każdy sobie da radę. No niestety są i ciężko potem naprawić nieraz. Lepiej zainstalować od nowa takie Ubuntu, nowszą wersję. Czyli tak, jakby ktoś chciał instalować, powiedzmy teraz, dziś, powiedzmy wersja ta, o której dziś mówimy, czy ona jest w dłuższym etapie supportowana, czy w krótszym? To może ja tylko wspomnę, że Ubuntu jest wydawane w dwóch wersjach, aktualnej, stabilnej, tak jak mamy teraz do czynienia chociażby z wersją 10.10, oraz co 2 lata wychodzi wersja z długim okresem wsparcia. LTS. Tak zwany LTS.